Czym Polacy jest nacjonalizm? Nie tylko ukraiński, a również polski. Nacjonalizm lub narodowizm, narodowcy, jak chcecie. W tym, że człowiek utożsamia siebie, to co utożsamia się z należnością do nacji, czyli język, kultura, po krwi, jak ty po krwi zdefiniujesz Ukraińca i Polaka, na przykład. Kiedy w Polsce na wschodzie mieszkało tyle Ukraińców, i Łemki, i na Chełmszczyźnie, i Przemyśle, to wszystko było ukraińskie tereny, czyli ukraińska nacjonalna identyczność była. Po czym? Po koloru skóry. Nie skórze. Po języku. Po upodobaniu do Polski, do Polaka. A jakie upodobania były do XIX wieku, kiedy była zdradziecka szlachta i chłopy. Chłopy na nic nie warte, nieznaczące się dla bogatych. Gdzie? Nacji nie było. To poszło już później. I najlepszy przykład był tego od Niemców wziąt. Ogólnie powiedzieć, nacji stworzył Bóg tym, że rozdzielał ludzi, którzy chcieli budować wieżę, jedną wieżę. I no po co tworzyć ziemię i ludzi, dawać dla Bogu, po co Bogu dawać ludziom wolę, intelekt i reszta. Kiedy oni mogą być po prostu jako instrumentem instynktywnie wykonującym wolę Boga Wszechmogącego jako zwierzę. Instynkty i tyle. U człowieka też są instynkty, ale są i wola, są i intelekt. Najbardziej rozwinięty od zwierząt. Nie u wszystkich, niestety. Czyli Bóg rozdzielał ludzi po języku, żeby oni nie łazili, nie gromadzili się obok tej wieży idiotów, które budowali do nieba, żeby uniknąć zatoplenia. Krótce. Kiedy ludzie rozdzielone po językach, oni tym samym już automatycznie rozdzielone po nacjom. Dzięki Boże w Biblii nie powiedziano, a jak to nie powiedziano, Boże Żydzi, to jest nacja. Bóg mówił o nacjach już ze Starego Testamentu. Czyli nacja tym i jest, że po języku i po kulturowym, po pogardzie nacji, po pechy nacji, czym nacja może się cieszyć, na przykład swoimi wojnami, tam, wyzwoleniami, reszta, czyli jakimś zwycięstwem. To, co być powinno jako szczyt, zaszczycony być nacjonaliści, tym i wychować swoich dzieciaków, reszta. Kultywować, tak powiedzmy, nacjonalizm. W dobrym znaczeniu tego słowa. Czyli na końcu XIX wieku i przy hitleryzmie też był nacjonalizm. I polski nacjonalizm był kopią europejskiego, tak powiedzmy, faszyzmu i nacjonalizmu. Czyli falanga to od hiszpańskich tych różnych nacjonalistów, faszystów i od ONR, obóz narodowo-radykalny, od niemieckich różnych też. Falanga dzieliła się, tam reszta. Krótce idioci łazili po Warszawie, póki ich nie zabronili. I sami endeki, te same jakby narodowcy, nacjonaliści. Łazili i zigali Hitlera, ONR-owcy. I rząd pomyślał, na tyle u nas tutaj rozdrad i po prostu anarchia całkowita. A jeszcze w wspólnocie będzie taka anarchia podzielona, to w ogóle i Polski nie będzie. A na ile Bóg dał Polsce Polskę, polskość, Ukrainie Ukrainę, ukraińskość, dlatego, że ona była państwem chrześcijańskim właśnie, że Polska była polskim państwem też chrześcijańskim, nie mówię się w katolickim, w Biblii nie ma takiego czegoś w ogóle. To już później było. Czyli tak, w dwóch słówkach, na czym polega nacjonalizm? Czyli Polacy wzięli przykład z zachodniego nacjonalizmu. A ten nacjonalizm zachodni był gdzie? Geograficznie dalej od Rosji. Wiadoma rzecz.
Czyli i można było między sobą tam się kłócić, naszczuwać jeden drugiego dla politycznych zabarwień i przejść do władzy i resztę. I to, co można było, dozwolone było dla zachodnich nacjonalistów, tam faszystów, falangistów, nacystów, to nie można było robić ani Ukrainy, już wtedy nie było, bo Polska z Sowietami na Ryżskim samicie podzieliła Ukrainę, sobie kresy zapierdoliła, podpierdoliła, chociaż mogła dać Ukrainie szans, wolę razem być państwami, przeciwstać, przeciw Sowietów, przeciw tych samych Niemców na przykład, gdy my mówimy o polskim nacjonalizmie. Czyli żeby było wsparcie od Ukrainy jako państwa buforowego przynajmniej. Polska tego nie zrobiła i zrobiła sobie wielką kupę gówna, miny taką, że zdradziła Ukrainę, oddała Sowietom i układła kresy. Podpisała w 1923 na Ryżskim samicie układ, kresy nam, a reszta Ukrainy niech się zapierdolę, czy ta Ukraina na rozum Polaków w głodomorze, w represjach. Tak, i tam Ukrainę tak i zapierdolili. Czyli zniszczyli nacjonalizm ukraiński, bądź jaki, i wychowali sowieckie bydło, które po wskazówki Kremla może iść na kogokolwiek. Na Polaka, na byle jakiego innego państwa wojną. Takie to sprawy. Czyli na ile polski nacjonalizm był polskim, to wielkie pytanie. Bo to był nacjonalizm z Hiszpanii, Włochów, Włoch i Niemiec. A polskiego czegoś swego nie było. Bo do tego była szlachta, która za swój majątek, za swoje kieszenie, za swoje forsy zdradzała chłopów. I tyle. Jaki nacjonalizm, kiedy zdradzasz chłopów? Nie było. I potem po przykładu zachodniego nacjonalizmu pojawił się w Polsce i polski nareszcie nacjonalizm. Na ile on był mądry, my widzimy z historii 1939 roku. Mając taką potężną armię, z ileś tam milion żołnierzy, nieźle była obmundrowana Polska, ale rozkradli. Tak samo jak i skarbówku państwa, która przez Węgry, przez coś tam dotarła do Wielkiej Brytanii. Gdzie ona teraz? U nacjonalistów? Nie. Po kieszeniach rozkradli. Czyli popatrzyli endekie wzorzec zachodniego nacjonalizmu, tam faszyzmu, reszta. I powiedzieli, że o, patrzcie, tam wypierdalają obcych, a kto w Polsce są obcy? To Ukraińcy. O, trzeba ich wypierdolić. Lemkowszczyzna i reszta terenu, gdzie mieszkała tam Śląsk, Niemców i reszta, gdzie mieszkało Ukraińców wiele. Trzeba ich wszystkich przez bandy wypierdolić. Czyli strachem, ogniem i mieczem. Naszczuwać, straszyć, rabować i resztę. I żeby oni sami uciekali. Ukraińcy na to popatrzyli i pomyśleli sobie. O, patrzcie, jak robią faszyści, jak robią Polacy. Dlaczego tak Ukraińcom nie robić w tamte czasy tej napółprzestępczej II Rzeczypospolitej, za którą już sam Piłsudski, który wybaczał się za zdradę przed Petliurą, było przykro samemu Piłsudskiego marszałka. Ale on już nic nie mógł zrobić przez tą dzicz polityczną, dzicz całkowitą, nie słabo intelektualnie rozwiniętą. Endeków tych. Czyli Polacy, no, również u Ukrainy też, nawet nie ma swojego ultralewego, lewackiego, czegoś swego, polskiego. Ja nie mówię propolskiego. Ja mówię w ogóle polskiego, czegoś, żeby z kołyski polskie to wyniknęło. Ruchu lewego, ruchanki tej lewej. LGBT, SMBPS, SORC, SMORC, idiotyczna, marksistowska ideologia. Też nie Polska. Czyli i w Polsce, i w Ukrainie nie ma ideologicznie
a nie ultraprawego, czegoś swojego, już teraz jest, kiedy wojna, a nie lewego czegoś. No to i dobrze, że lewego nie ma czegoś swojego, a nie go i nie będzie nigdy. Ale i prawego, i lewego nie ma.